Cześć wszystkim, z tej strony Łukasz i Damian. Pogadamy teraz po ostatnim meczu. Damian, powiedz nam coś o tych ostatnich tam kilkudziesięciu sekundach, o tych tak naprawdę dwóch, trzech akcjach dogrywki, bo to spotkanie zakończyło się dogrywką i byśmy chcieli szczególnie te dwie akcje, jedna w obronie, druga w ataku, coś byś jak powiedział, jak to z twojej perspektywy wyglądało. Ale rozmawiamy o dogrywce, tak? Rozmawiamy tylko o dogrywce. Nie, no przede wszystkim myślę, że zaatakowaliśmy mocniej drużynę z Krosna i mówię, mieliśmy zbiórkę w ataku, ważne punkty Majka za trzy punkty, po czym się otworzył, tak naprawdę później zaczął sypać jakby tak z rękawa i myślę, że cieszymy się. No. A to czapa do deski? No to tak przy okazji. No tak chyba Hańc się tego nie spodziewał. Myślę, że to taki był przełomowa akcja, gdzie się udało nam zatrzymać. No i fakt, Mike zrobił to, co do niego należy. Ściągnęliśmy go tu po to, żeby trafiał nam te trójki. No i w dogrywce pociągnął. Myślę, że przede wszystkim trzeba powiedzieć, że kibice się spisali, chociaż zrobiliśmy dla nich horror, nie mały, ale myślę, że takie mecze będą sprowadzać więcej kibiców na hale. Emocje muszą być. Tak. Najważniejsze, wszyscy jesteśmy uśmiechnięci, bo się happy endem skończyło. Także tak, najważniejsze. Zapraszamy na następny mecz. Mogę powiedzieć o meczu tak, no było ciężko. Prawie wypuściliśmy wygraną z rąk. Mieliśmy na samym początku bardzo dużą przewagę, bo było chyba 15 punktów, ale niestety no, coś w nas może nie pękło, ale coś się popsuło w pewnym momencie. Konsekwencji brak. Brak konsekwencji. Faktycznie bardzo dobrze otworzyliśmy spotkanie, gramy na razie falami i to jest nasz problem. Myślę, że stabilizacja będzie najważniejsza. Mamy jeszcze trochę czasu do playoffów, więc miejmy nadzieję, że ta stabilizacja przyjdzie na najważniejszą część sezonu. Serdecznie chcielibyśmy zaprosić na najbliższe spotkanie z Dąbrową. Przyjdźcie, dopingujcie. Dąbrowa wygrała 2 razy z nami w tym roku, więc na pewno będzie to ciekawe spotkanie z podtekstami, nie tylko jednymi. Więc serdecznie zapraszamy i przyjdźcie i dopingujcie. Wasz doping będzie na pewno nam bardzo potrzebny.